Ale czy nie podrzuca stare zdjęcie, no nie? O, siemanko. Siemanko. Znowu mam zło na disco. Witam wszystkich serdecznie na Ultramaranie. To nie rozorowy. Życzę wszystkim powodzenia, miłej zabawy. Cieszcie się trasą. I spędzajcie mile chwile, mimo że będą ciężkie. Macie 3 sekundy do startu. 3, 2, 1. Startujcie, powodzenia, dobrej zabawy. Aha, mam cię. Właśnie startuje grupa śmierci na dystansie 500 km. Między innymi jest w niej Radek Gołębieski. O, tutaj na dzień dobry jeszcze sobie robi relację. Jest i mój znajomy Robert Witkowski. Dawaj, dawaj, nie ociągać się. Tak się jeździ. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to start w Robinsonadzie Łódzkiej, czyli taka, można powiedzieć, debiutacka impreza, bo w Łodzi jest po raz pierwszy. Mam nadzieję, że w końcu odczaruję Łódź, bo jakoś mi zawsze tutaj coś jest nie tak. Raz na przykład na rowerze szosowym przejeżdżałem przez Łódź, to pogubiłem, to bidony latały nade mną. Skupię się na drodze, żebym czegoś nie odwalił. Przejechać przez Łódź to jakiś kosmos, kurde. Aż bidony pogubiłem. Ja chcę do domu. Jakiś czas temu, jak wystartowałem w setce po Łodzi, to stwierdziłem, nie wiem, jaka by musiała być pogoda, żeby było ciężko. I było ciężko. Zobaczcie, jak wygląda rower. Support jakby był karbonowy. Pożar troszeczkę większy niż mam. Spoko. O, pedały delikatnie zalepione. Jest bajka. Super, naprawdę świetnie. O takiej przygodzie właśnie marzyłem. A dzisiaj mam nadzieję, że w końcu Łódź zostanie odczarowana i że będzie fajnie. Bo z tego co wiem, trasa powinna być naprawdę bajeczna. Pogoda dzisiaj powinna dopisać. Powoli robi mi się zimno, bo jeszcze jest jakieś 19 stopni, ale pewnie będzie dzisiaj 30 parę. O mały włos by mnie tutaj nie było, ale dzięki uprzejmości moich kolegów z pracy jednak tutaj jestem, więc chciałem bardzo, bardzo podziękować, że teraz wy musicie pracować, a ja będę jechał Robinsonadę. Dziękuję. Nastawienie póki co średnie, ale to co będzie, to będzie. Zobaczymy. Obudziłem się dzisiaj o godzinie 1.30, już nie mogłem zasnąć, więc wsiadłem w auto i jestem tutaj już praktycznie od godziny 4. Z kawałkiem. Zrobiłem sobie szybką drzemkę, teraz yerba i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będzie ciekawie. No i jak to ja, nie mam za dużo czasu, bo dzisiaj o godzinie 18 impreza rodzinna, więc muszę się śpieszyć po to, aby po prostu być w miarę na czas. Oczywiście będę spóźniony, ale mam nadzieję, że jak najkrócej. No, więc trzymajcie kciuki. Ale numer, jeszcze nie mam trasy. Czy szybko się zsynchronizuje? Tak, tak. Ja mam wrzucone na komuta, tylko musi mi się zsynchronizować, nie? Ty, no wiesz, że nie mam? No bez jaj. Chyba. Rudnica z północy. Równica, KRK, Rudy. Ty, no naprawdę, nie mam. Czekaj. Jeden. Ruszajcie, powodzenie. No i co, nie masz? No nic, jadę, dobra. Masz może czy nie? Nie mam. No ty musisz grać go, jak będziesz jechał. Dobra, na razie sobie ten, tutaj nawiguj. Dobra, nara. Ja specjalnie czekam na ciebie. Dawaj, dawaj. Jak to znany youtuber tak daleko, cześć. Ty, no nie mogę ten, trasy wgrać. Dzisiaj jadę tak jak ostatnio wygraliśmy, 200 watów, jak co mi przyniesie. I przez portal tutaj też hammerheada nie mogę. Mam plik, gotowy, upload. Dobra, jestem uratowany. No. Dobra, to nara. Dobra, jest szat. Plus jest taki, że nie musimy się śpieszyć. Mamy 35 km czy minut na pokonanie. Ile tam? 13? Tak. 13, no.
Jeszcze strategiczny siku przed startem OS-a. Poczekałem na ciebie, wsiadaj na koło, jedziemy raz. Zielone. Uwaga. Tak, prawo. Tam jedni czekają. Też czekamy. No, fajnie. I co, Paweł, dajesz radę? Dajesz jeszcze? Nie? Lewo. Mazowieckiej? Dobra, pierwszy przejazd przejechany bez problemu. Drugi przejazd kolejowy otwarty. Dobra, wyjazd z Łodzi do Andrespolu. Pytanie, czy czujniki nas załapią? Jeżeli są. Idę tam kliknąć. Dobra, 7.30, czyli minęło 35 minut od mojego startu. Miałem delikatną przerwę. Dosłownie 5 minut, żeby wgrać trasę. I chyba tutaj właśnie się czasy jakby zerują. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Jakaś nowość od organizatora. Uwaga! Uwaga, uwaga. Dobra. Dobra, czas na to, żeby jechać swoje. Mam założony plan. O. O, brawo. Przyznać od początku, że zawodnik przede mną mocny, mocny, teraz na podjeździe, widać, że trochę wciska. O. Ładny strój, ładne kolorki, patrzymy. Już z przygodami? Jest i koleżanka z Włocławka. Lewo. Spokojnie, spokojnie. No. Ktoś tu pod prąd jedzie? A mówię, dostałem do testów, to jak już testować, to po całości. Tak, to mało. Dzisiaj taka na Amora, no nie? No. Chłopaki już szaleją na podjazdach. To był dopiero początek. 45 minut minęło. Staram się jechać swoje. Albo panowie są na tyle mocni dzisiaj, albo to nie jest mój dzień, bo co podjazd, to odskakują. No zobaczymy, czy to tylko tak na początku. O, zobaczcie jak odchodzą, widzisz to?
bardzo bikepackingowo. Ekipa mi się trafiła, bo ten po prawej w różowej to rok temu zajął trzecie miejsce na Robinsonie Mazowieckiej. Jechał na takim starszym treku przełajowym, jeszcze chyba na Hamulcach Szczękowych. A po lewej osoba z Romisodady Kujawskiej, która zajęła finalnie piąte miejsce. Mówił na początku, że będzie cieszył się z pierwszej chyba dwudziestki, a skończył jako piąty. No, też jest mocny. I tak to na razie wygląda. Trochę takiego cięższego terenu, ale taki też musi być. Dzięki. O, to wariat. To przejazd zamknięty, ale na szczęście my w prawo. Dobra, na razie udało się troszeczkę odskoczyć od grupy. Zobaczymy, pewnie mnie dogonią. Po prostu jadę swoje. W lesie się fajnie jechało na nierównościach. Myślę, że miałem przez amortyzację delikatną przewagę. Bo jakby ktoś zauważył, to jadę na Giancie Rivolcie X, czyli Full Suspension. Dobrze. Wolne.
No, chłopaki dają radę. Już teraz 45 minut byłem na czele. I dać czas, chwilę odpocząć i zobaczymy, co dalej. Na tym MTB, to? Góra, nie? Czesnek. Stop. Nie było widać tego znaku za bardzo, nie? To chyba jakiś pit stop. Dziękuję. O. Pośpiesznym tempem wbił się na tras. Jest hopa. Nie wiem, przycisnąć, nie przycisnąć. Nie, no jeszcze bez przesady. Niby mocno nie pojechałem, ale jakaś luka się zrobiła. Chłopaki tam z tyłu próbują gonić. Widać ich w miarę na horyzoncie. Ja jadę swoje, czyli zamierzone waty, tak jak i bym jechał solo, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, to chodziło, haha. No i do tego miał służyć ten rower. Wyjechałeś, gościu. Miejscowość spała i jakieś tutaj widać rekreacyjne miejsce. Jakieś jeziorko, coś. Noclegi. Pachnie goferkami, ale bym zjadł. Jaki fajny mostek. To jest rzeczka. Ładnie. Ty przejazd i udaje się. Legalnie. Za 2 km bunkier w Jeleniu. Ciekawe, czy będzie go widać. Dobra, 2 godziny 45 minut. Normalnie powinienem pani sobie zjeść przy 3 godzinach, ale coś czuję, że już mi burczy w brzuchu. Trochę mało zjadłem dzisiaj z rana, więc jak zjem trochę szybciej, to chyba nic się nie stanie. Trzeba słuchać swojego organizmu, po pierwsze, a po drugie, zbliża się godzina 10, gdzie normalnie jemy jak coś bardziej pożywnego.
Ale ładny lasek. No na razie trasa fajna. Wyjazd z miasta nie najgorszy. Drogi przeplatane, trochę asfaltu, trochę leśnych dróżek. Więc na razie się podoba. I ta część, co teraz jadę, to teoretycznie jest pod wiatr, ale średnio na ten moment powyżej 30, więc jest ok. Zobaczymy, jak to wszystko się później ułoży. Gdzie to prowadzi? Tam na wprost była taka ładna droga. A mnie tu po jakichś krzaczorach. Myślę, że powinien prowadzić na wprost. Kolega za mną pojechał na wprost i zyskał parę metrów. No ale dobra, no. Trudno. Nie zastanawia, czy on się zażyna, żeby mnie dogonić, czy po prostu też jedzie swoje i po prostu ma dobre tempo. Zobaczymy. Jeszcze parę minut i też trochę zwolnię tempo i zobaczymy, czy mnie dogoni. A taka taktyka. Ograniczenie do 30, a ja mam 35. No. Oby nie stali, ale tutaj podjazd to zaraz się zwolni. A na podjeździe wyjątkowo tory. Zobaczymy, czy będą otwarte. Dobra, jest. Udało się. Wybiłem do 3 godzin. Powyżej 91 km już mam. Plan A zrealizowany, czyli prawie 240 W średniej i znormalizowanej 252. Więc taki był właśnie plan. Teraz na najbliższe 2 godzinki troszeczkę chcę zwolnić tempo, więc poczekam może na kolegę i pojedziemy sobie może razem troszkę, żeby było raźniej i zobaczymy, co dalej. Ładnie, ładne tempo, dobrze się jedzie. Dobra, o, już widzę, czas skręt na szuterki. Kurczę, niedobrze się robi, bo kolega z Robinsonady Mazowieckiej chyba też zwolnił tempo. Ja specjalnie tu na niego czekam, a jego nie ma. A już był tak blisko, już widziałem go dosłownie, no nie wiem, 20-30 metrów już był za mną i teraz go nie widać. Niedobrze, mam nadzieję, że nic się nie stało. Ogólnie dzisiaj mają być upały, więc trzeba też oszczędzać siły, nie? A później. O 12 będzie ogień. Przejeździk. Lewej. Niewolne. Z prawej wąt. Spalski Park Krajobrazowy. Zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczcie, hurtownia gravelu. A, będą szutry robione. Jest stóweczka. 3 godziny, 18 minut i 30 sekund. Niecałe. Jest dobrze. Oby tak dalej. Za ograniczenie do 30, no proszę cię. Muszę specjalnie hamować, kurde, żeby jechać przepisowo w lesie. Ach, oby tylko policja gdzieś nie stała. Żarciki, nie? Ale szutro strada, ja pierdzielę. Jak tu jest pięknie. 3 godziny, 30 minut, czas na banana. A, chyba mi coś spadło trochę, ale... Kaseczki, które na szczęście można ominąć, chociaż można było prowadzić troszeczkę w lewo i w prawo i też by było dobrze, ale okej. Okay. Nie przypierdzielam się. Kogoś widzę w oddali, więc odżył. Albo po prostu ktoś może jeszcze z poprzedniej grupy dogania powoli. Bo nie startowałem w ostatniej, tylko przedostatniej, więc nie wiadomo, kto był ostatni, nie? Ale zobaczymy, może dogoni. Inowłódz. I tu chyba gdzieś będzie pit stop, z którego raczej nie zamierzam skorzystać. Jaki piękny widok. Paliwo poniżej 6 zł. I to bez promocji. Kurde, chyba muszę autem tu przyjechać zatankować. Szkoda, że nie wziąłem karnistra. To bym wziął na plecy i heja. O. 117 km. Musiałem baterię zmienić w DJI. Coś mi się ono przywiesza i nie włącza się na czas. Więc
zobaczymy, jak to będzie dalej z relacją. Ale okej, okay, nadal sam. Tam chyba osoba, chyba Maciek z Robinsonady Kujawskiej chyba został na chwilę i teraz chyba próbował mnie dogonić. Jest albo był blisko, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Dobra, 125 km, czyli połowa, 4 godziny, 10 minut. Jakby się to udało utrzymać, to by było fajnie, no ale wiadomo, zmęczenie itd. itp. Chociaż powrót powinien być z wiatrem, powinien pomagać. Ja zaraz też powoli zacznę się jeszcze troszeczkę bardziej oszczędzać. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. O. Teraz zmieniałem zawodnika z białej trasy, czyli ze 150 km, a ja mam 127. Jestem ciekaw, jak się pokrywa mniej więcej ta nasza trasa. Zobaczymy. Wszystko w porządku? Widzę za mną jakaś szybka ekipa leci, ale ciekawe, czy to z mojego dystansu, czy to biała trasa. No tak, naprawdę dobre tempo. Biała trasa. Widzę podwózkę, co znalazłeś. Jakaś grupa Harpagan przegrała. To chyba nie pamiętam. No nie, za mocno jadą, tam moje też nie. Pomylone gary. Chłopaki z białej trasy tak zapierdzielają, że co chwilę drogi gubią. A Hammerhead pokazuje prawidłowo. Trzeba się skupić na trasie, a nie zapierdalać. Jak dobrze pamiętam imię, to Maciek stwierdził, że o, chłopakom siądzie na koło, to podogoni. No i dogonił. To z tego, jak z półki teraz zostaje gdzieś w tyle. Trzeba teraz rozkładać siły, bo robi się ciepło i nie można przydobrzyć. Chyba trasa biała gdzieś tam odbiła. Ja jadę swoje, ale muszę uważać, bo 140 km i czuć delikatne tam kłucie, gdzieś coś mnie tam kąsnie. Więc teraz starać się do 200 W jechać, nie szarżować, żeby się nie spompować. No. A słoneczko powoli zaczyna przypiekać. Aha. Prędkość spadnie trochę, bo nie dość, że pod wiatr, to jeszcze takie tereny teraz się trafiły. O, o dobra. Już nie, ten lepiej. A jak już sięgłem kabanosy, czas trochę soli. Już delikatnie podgrzewane. 5 godzin z hakiem, 150 km, średnio delikatnie spada. Ale nie było co się dziwić na takie polne drogi pod wiatr. Więc teraz musi spaść. Chyba jakieś 20-30 km teraz z tendencją pod wiatr. I na koniec będzie z wiatrem. Wolne, wolne. To jazda na poszyterkach. O, nareszcie trochę cienia. Temperatura pokazuje 27. O. A będzie jeszcze lepiej. O, ale piaskownica. No nie mówię, że będę musiał zejść. No muszę zejść. Dobra. No spokojnie.
kto to był, ale przed chwilą widziałem narysowane na asfalcie Velobir strzałka w prawo. Bardzo dziękuję, to na pewno mocno podniosło w tym momencie mnie na duchu. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale nie wiedziałem, że to tam będzie. Uła, jakaś górka się zaczyna. Fajnie, miło. A może tak jak z percówką? I tak jest ograniczenie do 40? Tu też do 40. O, ale powiem, że jest już trochę ciężko. Będzie ogień. Chociaż wolę KFC. Jest Irawa Mazowiecka. Nie wiem, czy zatrzymywać. O, jest McDonald's, jest Żabka, jest Orlen. Kuźwa, jest wszystko, nie? Nawet autoserwis. Tutaj. A, bo to jest ścieżka normalnie. Dobra, ale ładnie. Wskoczyłby człowiek, wskoczył teraz na szybko. O, Jezus. Tymczasem zbliża się do nas lider. Lider Patryk Wrona. Dajesz, Patryk, dajesz! Kola, woda, chcesz coś? Dla mnie? Tak jest! Kur... Nie, nie. Chcesz wody? Nie. Nie, dzięki. Masz? O Jezus. Jest za bardzo zimna, ale, ale cóż. Tu chłopaki przejeżdżają, kilku damy. A, dzięki. Jak się jedzie? Dobrze, dobra, ja sobie wypiję tu na spokojnie. Jedź spokojnie, jedź. Dobra. Fajne szuty tam już miał. Proszę obok. Dzięki, dajesz, Patryk, dajesz. Teraz będzie pod wiatr jeszcze, czy? Dajesz pod wiatr teraz. O jest, dobrze. Dzięki wielkie. Jesteś najlepszy. Ostatnie metry pod wiatr i później z wiatrem. No był właśnie Michał Bors, który miał dzisiaj wystartować na długim dystansie. Nie wiem czemu nie wystartował, ale zrobił prywatny pit stop, nie tylko dla mnie, bo to nie wiedziałem, że on tutaj będzie. Ale i tak bym musiał zrobić przerwę właśnie na jakąś kolę Pepsi. O Jezus, jest najlepszy. Zresztą jest mistrzem gravelowym, mistrzem w ultrakolarstwie, więc jest najlepszy. O. Ale to było miłe. Ale nisko. O, nawet jakbym chciał, to nie mogę. Ale no nie chciałbym, wiecie o co chodzi. 175 km, więc jeszcze 75 km. Już chyba głównie z wiatrem, takim delikatnym, bocznym, ale jak ten burak? Jest dobrze? Jest dobrze. Wrona, tu jest napisane Wrona. Kurde, nie było widać. Ale ktoś mi tutaj kibicuje. Myślę, że to jest Michał Borys, ale nie mam pewności. Brawo. Z tego co wiem, na drugim miejscu jest za mną Maciek, który teoretycznie trochę spuchł. Na ten moment straty 7-8 minut, na poprzednim punkcie 5 minut. Trochę zyskałem, ale niedużo. Może odzyska siły. Chociaż podejrzewam, że gdzieś się zatrzyma. On nie wytrzyma. Zrobi pauzę na bank. Ja nie. Raczej nie. Ale zobaczymy. Może mi wody zabraknąć. O, trzeba będzie pić. O, ale przypala. Dobra, nie gadania, więcej roboty. Ale to jest kuźwa pięknie. O, jeszcze z tym wiatrem w plecy, no nie, no bajka. O, 32, kurde, jedną nogą mogę kręcić. Bajka, ale... Oby już tak było do samego końca. Cztery dychy, aż mi przełożeń zaczyna brakować. 43, 45. Ale fajnie. O kurde, asfalt. Dobra, wolne, można jechać. Go!
O matko. To jest to, co Velobert lubi najbardziej, czyli szutrowy dywan plus mocny wiatr w plecy. O, i jeszcze z góry, to nie wiem. Czego tu chcesz więcej? O, masakra. Żeby tak poniżej 4 dych nie schodziło, to by było pięknie teraz. Daj, Lando. 45! Piaseczek, no i co z tego? Jedziemy dalej! Stój! Dobra. Pod górkę i pod wiatr mają, a ja odwrotnie. Trochę było teraz pod górkę, teraz z górki. Właśnie w prawo z wiaterkiem. Itd., itp. I już 187 km. O! Średnia 29. O! Dobrze, szkoda, no ale dobra. Dobra, zaczął się przedostatni podjazd. 33 metry przewyższenia, raczej nie za duży kąt. O, taka traska. Można boczkiem, nieźle. Jedziemy. Odlot. Pomału odlatujemy. Odlot. Trochę z prawej, trochę z lewej. Pani już w gotowości. Zaraz wyciągnę, tylko niech wyjadę z tych piasków. O, dobra, trzeba coś zjeść pożywnego. No, spokojnie, powoli. To jednak nie jest najlepsze miejsce do jedzenia, no ale już trudno. Jak już się wyjął, to trzeba zjeść. Jeszcze się napić i jazda. Jak jest woda, to skorzystam. Mam zimne piwo na. Ale zerówka? Tak. No dawaj. Mam lodóweczkę, ze sobą wszystko jest. Ale dla innych też będzie? Jak dojadą tu, no. Ja mam wodę, żele z kofeiną. To jest piwo? Piwo, tak. Dobra. Magnes? Wszystko mam. Ale poezja. Co to za widok piękny. Dobra, na ten moment cofam wszystko, co złego mówiłem o Łodzi. W końcu to jest to. O, ale zmęczony jestem, ale jakoś idzie, jest motywacja. O, co do pit stopu bym nie skorzystał, gdyby nie było 30 parę stopni. I że jestem, jest to taki pit stop, można powiedzieć, nieformalny dla wszystkich. O, ojej, ale fajnie. Trochę jeszcze pod wiaterek, ale to tylko miejscami. Kolejny przejazd, ale widać, że raczej nieuczęszczany. Ale pod górkę i pod wiatr. Dobrze. Niech coś w nogi wejdzie. Ostatni podjazd, niby nieduży, 23 metry, ale tutaj za zakrętem pokazuje mi, że będzie ogień. O, jest ogień, bo jest trochę piasku. Ale tu boczkiem. Dobra, nasypię na piasek. To będzie wysoki kąt. No ja coś czuję, że będę musiał zejść. Dobra. Ile się podejdzie. Byleby skurcze nie łapały, nie? Uła. Dobra. To się przespaceruję, albo przebiegnę. Jazda dalej. Dobra, 200 km, 7 godzin. Nieźle. W najgorszym przypadku max 2 godziny, no ale raczej nie będzie długo. Poniżej 9 się zmieści, ale zobaczymy. Niby z górki, z wiatrem, ale wcale te prędkości jakieś szybkie nie są teraz. Wziął mnie, dziabnął w kostkę, kurde, na szczęście nie mocno, raczej nie czuję, żeby coś tam bolało. A Jezus, takie przygody pod koniec tej Robinsonady.
rozwieszały. Ja stoję w miejscu na jakimś 173, chociaż już widziałem, że chyba pokazywało mi, że jestem na 190 chyba którymś i nagle pokazuje, że 180 coś, coś jest nie tak. Za ciepło pewnie ci jest. Inna kultura, chyba w Łodzi, co do rowerzystów, albo przypadek. Ale pięknie wiaterek wieje w plecy. 36 po ścieżce rowerowej. Siabada. Ale radioaktywnie. Już niedaleko. Blisko. Przed chwilą minąłem ostatniego uczestnika z trasy zielonej, który był przede mną. Wystartował w pierwszej grupie. Mówi, że odcinka straszna. A ja coś tam kręcę do przodu. Kolejny przejazd się udało. Tylko teraz pytanie, to którędy? Dobra, tutaj. O. Jeszcze przejazd, kurde, tych przejazdów chyba 7 albo 8 już nategowałem. O, dobra, dobra. Całą Robinsonadę jedziesz bez trzymanki, nie? Połowę. Połowę. A co, plecy wysiadły? Nie, jest okej? Okay. Może chcesz jakiegoś żela albo banana? No, mam jeszcze jakieś kartony. Masz jeszcze coś? Tak, z kofeiną czy... Może odzyskasz siły. Coś możemy już jechać razem, uważaj. Czyżby, zielona fala. Wolne. Pani z trasy białej, biała koszulka, biały kask, wszystko się pięknie komponuje. ...225 km, 8 godzin jazdy. O, już niedużo. Pięknie. A czołówka idzie. A tam czołówka. Chyba tu. Ale ścieżynka. Brawo. O, chyba trochę odżył. To jakiś zawijas będzie, nie? Gdzieś pokazuje. Taką miałem cichą nadzieję, że może dzisiaj znowu czwarty, bo to nie będę musiał czekać, tylko teraz wsiądę w auto i pojadę, ale... Pierwsza i chyba ostatnia skucha. Sam pokazałem, że w prawo, pojechałem prawie, że prosto. No dobra, to już się nie liczy. Bo amortyzacja z przodu i z tyłu, nie? No bo nic.
Jedź. Wow. Super. Ten jakiś wir tutaj się znalazł. Dobry jest, ledwo co teraz z domu pewnie wyszedł i świruje tutaj na dzielni. Wariaci bez kasku. No zaraz się wywali i tyle z tego będzie. Jesteśmy w domu. Ile można jeździć? Kratki, jeździsz razem dojechaliśmy. No, to samo tam można powiedzieć. Tak, tak, tak. Kratki. Gratuluję. Tobie też. Pudło jednak jest, nie? No, tego to nie wiem. Raczej tak. Dobrze. Elegancko. O Jezu, się ujechałeś, kurwa. Ej, jechałeś 150 i się ujechałeś? No na MTB, wiesz. Ja na MTB jeżdżę, bo to troszkę inaczej, nie? O, jakie fajne, o Jezus. Już się minut. Zajął Michał Roda. Wielkie gratulacje i zapraszamy na podium. Brawo. Brawo, brawo. Teraz chwila dla reportera. Brawo, panowie.